Biznes Rider. Ja byłem świeżo po bankructwie i miałem minus 5 miliona. I nagle dostałem takiego strzała i w zasadzie uspokój się, durniu. Nie powiedziałbym, że dziad. To jak my dzisiaj rozwaliliśmy tu szybę. Mamy tutaj całą szybę rozwaloną, wielki pająk. Tak, ale da się jechać, da się jechać. Da się jechać, jest okej. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A tym razem nie jadę swoim samochodem, tylko jadę innym Porsche. I to Porsche jest tego pana, użyczył nam do tego odcinka, ponieważ to jest lepsze Porsche niż moje. Moje jest rozbite, to jest po prostu lepsze. Z tym panem, z Kacprem, poznałem się dokładnie rok temu podczas nagrywania całkowicie innego wywiadu z Maćkiem Wieczorkiem, ekspertem Bentleyu, bo Kacper jest przedsiębiorcą, ale też i współtwórcą programu Ekspert Bentleyu, który prowadzi Maciek Wieczorek. Tak, także piąteczka. Oficjalnie piąteczka. Tak. Rozmawialiśmy o tym nagraniu już rok temu, żebyśmy zrobili coś wspólnie. Natomiast Kacper, widząc, że ja ogłosiłem na licytacji wystąpienie w moim programie Business Rider, po prostu licytował jak wariat i przebił wszystkich, zapłacił blisko 10 tysięcy złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, po to, żebyśmy się spotkali po prostu szybciej, tak? Tak, 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 tak. W ogóle to jest ciekawe, bo ta aukcja się kończyła, bo to była aukcja na Wośpę, no, a tam tak tych pieniędzy nie liczę. I akurat wtedy moja żona zrobiła mi prezent, też wośpowy zresztą, na Silesia Ring. Tam mogę się przejechać różnymi fajnymi autami, też Porsche'akami. I tuż przed moim jazdem, moją turą, jeszcze klikałem tam, mówię, okej, podbijamy. No i faktycznie tak. Wygrałem. To było śmieszne, bo moglibyśmy się dogadać i tak pewnie, a... Tak czy owak, ja chciałem Cię zaprosić, jakby myślałem o tym, ale to gdzieś tam zmobilizowało mnie, bo też mieszkamy od siebie dosyć daleko, myślę, że pół Polski trzeba... Łódź, Katowice, nie, ja jestem Lublin, Lublin. Ale udało mi się spotkać przy okazji gdzieś tam moje... Karol Choniacki, mój wspólnik, jest z Lublina i się przeniósł do Katowic, także zapraszamy, byś miał fajnych sąsiadów. Pewnie. No, na razie się nie wybieram. W Lublinie jest mi dobrze, to jest moje miasto, tam już zapuściłem korzenie. Pieniądze wszędzie można zarabiać i można świetnie, fajnie żyć. Powiedz mi, z czego Ty dzisiaj żyjesz? Jakie są Twoje biznesy? Albo co robiłeś kiedyś, a co robisz dzisiaj? Wiesz co, ja robiłem wiele rzeczy. Przez zaczynając od jakichś tam hostingów, firmy hostingowej, czyli serwery, domeny, te sprawy, pozycjonowanie stron też. Przez marketing sieciowy, przez handel na Allegro, przez handel poza Allegro. Różne rzeczy robiłem, miałem różne firmy. A teraz też jakby mamy kilka projektów, natomiast to, co ludzie najczęściej się najbardziej kojarzą, to jest program Ekspert Bentleyu. Kiedyś zaproponowałem Maćkowi, żebyśmy takie coś stworzyli, stworzyliśmy. I wokół tego eksperta stworzyliśmy też kilka różnych mniej lub bardziej autonomicznych biznesów. Okej, czyli jakich biznesów? Wiem, że jest wydawnictwo. Mamy wydawnictwo, mamy księgarnię, to jest jakby na jednej stronie wszystko, ale z jednej strony wydajemy swoje książki, z drugiej sprzedajemy książki naszych gości, jak na przykład Daniel Siwiec. Tak. Od Ciebie mamy trzy książki, zresztą bardzo fajne. Potem oprócz tego, teraz dopiero wchodzimy, na początku września będziemy sprzedawać takie portfele z Pinatexu, to jest odpowiednik skóry, ale z liścia ananasa. Bo my akurat z Maćkiem preferujemy dietę roślinną i też pokazujemy swoim lifestyle'em, że warto na te zwierzaki patrzeć, więc będziemy mieć takie portfele, będziemy mieć własną kawę niebawem. Mamy też z Maćkiem Instytut Lingwistyki, czyli to jest taka platforma bardzo rozbudowana, szkoleniowa, jeżeli chodzi o języki obce, niemiecki, hiszpański, angielski. Potem co my jeszcze tam mamy? Mamy jeszcze kilka innych biznesów, też które inwestujemy niezależnie. Który biznes jest taki wiodący? Wiesz co? Mam jeszcze platforma, nowoczesna firma org dla przedsiębiorców, taka społeczność przedsiębiorców, żeby ludzie, którzy mają jakieś biznesy, które już jakoś prosperują, mogli się razem łączyć i do tego jest dużo fajnych szkoleń. Ciężko powiedzieć, który. Każdy, wiesz, to też zależy od okresu, bo teraz nagrywamy to w sierpniu, to w sierpniu na przykład książki się zawsze gorzej sprzedają, co nie znaczy źle, ale gorzej. Mnie najbardziej kręcą te biznesy, gdzie możemy manifestować swoje wartości. Czyli podejrzewam, że na portfelu nie zbijemy milionów, a kręci mnie to.
Tak samo bajki dla dzieci mnie bardzo kręcą, bo to jest jakby segment w naszej wydawnictwie, ale brakuje bajek dla dzieci, które mają jakąś wartość taką zarówno edukacyjną, tak. Taką zarówno przedsiębiorczość, jak i jakieś tam etyka, jakieś takie rzeczy, których nie ma często w bajkach. Nie? Tak, bo ja też trochę bajek oglądam, bo mam dziecko już w wieku, które bajki ogląda. A w jakim wieku masz dziecko? 3,5 roku. Super. I widzę, że w tych bajkach są takie treści, które naprawdę myślę, że nie jedno dziecko nie może spać po tych bajkach. Mhm. I jestem przerażony, jak widzę na YouTubie te bajki. Może nie widziałem jeszcze aż tak strasznie złych, ale no widzę, że no nie każda bajka nadaje się, żeby pokazywać się dziecku. No tak. Dlatego dzisiaj dostaniesz na mnie prezent, a to od razu ci już powiem, to ty masz. Wyjedziemy z tunelu, bo ten Monte, Przyjaciel bez granic, tą książkę napisałem ja, ale napisałem ją życie tak naprawdę, bo razem z żoną byliśmy w Czarnogórze, spotkaliśmy Monte, czyli naszego psa, i zaczęliśmy myśleć, jak go przywieźć do Polski. A przylecieliśmy Wizzerem, to ciężko było go do samolotu wpuścić. I to jest książka o tym, jak łamać durne przepisy, o tym, jak być przedsiębiorczym i o tym, jak nie działać zgodnie z schematami. I jest na faktach. I okazuje się, że nie ma takich bajek na faktach. I Montego można teraz na Instagramie śledzić. Także ja ci daję do tyłu tutaj. Okej, dzięki. 3,5 roku to jeszcze nie ten okres. Znaczy, można sobie tą bajkę przeczytać tak po prostu, ale żeby coś z tego wyciągnąć, no to myślę, że 6, 8, 10 lat to jest już tak okej. Ty jesteś twórcą kanału, masz swój kanał. I mówisz hobbystyczny. Taki hobbystyczny i mówisz o smart life. Czym jest dla ciebie smart life? Jak ty to rozumiesz? Jaka jest taka definicja tego? Okej. Według mnie smart life'owe życie to jest takie, w którym człowiek jest spełniony i szczęśliwy. A trochę to rozszerzając, to jak czasem mniejszymi zasobami mieć większy efekt, jak mieć mniej stresu, jak sobie ułatwiać życie, tak? Czyli no, o takich rzeczy prostych typu, żeby nie jeździć koniecznie w sezonie na wakacje, po takie, jak tam gdzieś delikatnie zainwestować, czy co zrobić, aby nie mieć problemów typu kredyt, nie? A masz kredyty? Nie, mam jeszcze, tylko że mam kredyt hipoteczny, który mógłbym spłacić dzisiaj, natomiast nie robię tego, ponieważ tak się rozglądam, tym językiem też obracam i myślę, że go spłacę w tym roku tak po prostu, żeby mieć go z głowy, natomiast to nie będzie najbardziej optymalne rozwiązanie. Zrobię to tak po prostu, bo mogę, natomiast myślę, że na tym etapie biznesowym mógłbym go nie spłacać. Okej. Okay. Do tego jeszcze wrócimy, do kwestii kredytów, kwestii finansowania, ale wróćmy jeszcze do tematu smart life. Czy ty się czujesz się spełnionym człowiekiem? Bardzo. I co sprawia, że jesteś spełniony? Co sprawia, że jesteś zadowolony ze swojego życia? Tak przede wszystkim, takie pięć najważniejszych rzeczy. Najważniejsze rzeczy. Okej, okay, wiesz co? Generalnie to ja myślę, że dla mnie najważniejsza albo jedna z najważniejszych wartości to jest wolność. I jeżeli, czyli ja na przykład na etacie bym umarł, po prostu zwiędłbym jak taki kwiatek, który nie ma wody, po prostu nie ma szans. Kto inny z kolei potrzebuje, żeby ktoś mi pokazał jakieś tam reguły i się w tym dobrze odnajduje. Są te profile osobowości, teraz takie audiobooka też słucham właśnie jako powtórki. Czerwony, żółty, niebieski, zielony. Każdy ma tam swoje jakieś mieszanki tych kolorów, czyli jesteś albo bardziej relacyjny, albo bardziej tabelkowy i tak dalej. Więc u mnie ta tabelkowość jest dużo mniejsza, a taka relacyjność, swoboda, wolność jest ważna. Czyli to jest sekret jakby mojego szczęścia, bo każdy ma swoje jakby inne, że nie pracuję gdzieś, tylko robię swoje rzeczy. Po drugie, miłość. Oczywiście mówię po drugie, ponieważ ciężko mi pewnie w więzieniu też mógłbym mieć miłość, ale ta wolność jakby jest równorzędna, tak. Więc ciężko mi to segregować może jeden do drugiego, ale miłość jest dla mnie ważna. Jak kiedyś, to jest śmieszne w ogóle, bo byłem na szkoleniu Maćka Wieczorka, jak on robi takie szkolenie z inteligencji finansowej, nie wiem kiedy to było, 10 lat temu, może więcej. I tam była, mimo że to było szkolenie z inteligencji finansowej, to wpisywało się różne cele i była taka strategia Kurta Vonneguta. Nie wiem, czy o niej słyszałeś. To był gość, który pisał książki od tyłu. Okay. Czyli najpierw zakończenie i potem to się dało wcześniej. I od tego powstała strategia Kurta, w której mówisz, w której planujesz, co ma być za 5 lat, potem za 4, za 3, potem to rozdzielasz na miesiące, tygodnie, dni i tak dalej. No i miałem po 5 latach, że będę miał dom, będę miał wymarzony samochód, będę miał coś tam. I miałem jeden podpunkt, nawet tak może jakby przedmiot, ale to nie jest ważne, bo to chodzi o to, że ma być zrealizowane, czyli jestem, czy mam
piękną, mądrą brunetkę z dużymi cyckami. No tak napisałem, no zacytuję, nie? Ale powiedzmy na potrzeby programu z dużym biustem. No i po 5 latach tą kartkę odnalazłem, sprzątając gdzieś coś w pokoju. Patrzę na tą listę celów i co? Nic się nie spełniło, nic. Poza jednym. Poza moją kochaną brunetką z dużym biustem. Także mam taką Karolinę i sobie razem żyjemy. Torpeda, osobowość niesamowita, kurczę bajka, inteligencja, charakter, charyzma, super, wszystko. No więc jest miłość, jest druga, tak? Co się nie zmieniło? Co się nie spełniło, tak jakby, tak? No chciałem mieć wyważony samochód, nie miałem. Po 5 latach, a ile lat to było? 10 lat temu, tak? To było, nie, szkolenie było może mniej niż 10 lat temu. Musiałem to policzyć, teraz nie chcę się, wiesz, analizować tego aż tak. Natomiast pamiętam, że to było tak, że byłem świeżo po bankructwie. I miałem minus 250 000 i nic się nie zgadzało. Tylko ta moja żona. Okej, okay, ale teraz jakbyś pomyślał sobie, okej, okay, może zły okres pisałeś, może nie 5 lat, może trzeba było pisać 7 albo 10, to teraz, jeżeli byś spojrzał na te cele, to tak. One są wszystkie spełnione? Wszystkie. Teraz są wszystkie spełnione. Tak. A co więcej, wiesz jak to jest, jak jesteś młody, ja miałem wtedy, nie wiem, 20 parę lat, to jak już ci każą dawać takie wysokie cele, to piszesz coś, ale... Tak, ja pamiętam te szkolenie, no. Nie, no dobra, wpiszę, bo każą, tak. ale też miałem taką sytuację. Nie wierzyłem w to. W pewnym momencie, jak myślałem, żeby sobie od wymarzonych zarobków zrobić razy 5 i je zrobiłem, no to będzie kosmos, tak? To był kosmos, a teraz mam jeszcze lepiej tak naprawdę. Także to jest hit, że teraz jest wszystko tam, co miało być, a nawet więcej. Także... Okay. Także na pewno, wiesz, to też ja nie chcę aż takiego dużej wagi wkłaść na wyznaczanie celów, ale to jest ważne. Mm-hmm. Oczywiście za tym musi iść zapierdol, mówiąc wprost. Tak, nie? Jaka strategia? Samo to się nie wydarzy, bo to nie była jakaś tam afirmacja. Business Rider. To o ile, jakby nie mówiąc o kwotach, to o ile się te twoje dochody zwiększyły od tamtych, które wtedy były nierealne? Znaczy inaczej, wpisałem wtedy te nierealne, ale one były naprawdę nierealne i one się niedawno zrównały, a teraz tak, no myślę, to trzeba bardziej patrzeć w skali rocznej, bo niektóre mam rzeczy tak, wiesz, cyklicznie. Tak, tak, że przychody... No to powiedzmy, że no, dwukrotnie od tych pięciokrotnie nierealnych, myślę, że, okay, że tak to można mówić. Ale wiesz, to nie ma, że takie są kwoty, bo teraz mówimy tak enigmatycznie, to mnożymy, coś dzielimy. Tak, tak. Bardziej chodzi o to, że po prostu... No mogę wyjechać na wakacje co tydzień, co miesiąc, co tydzień ten opartego też, ale może już czasowo miałbym ciężko z biznesem wtedy. Co miesiąc mogę wyjechać na wakacje, mam co do garnka włożyć, mam jak zatankować, mam jak zainwestować, mam jak zainwestować firmę i zostaje jeszcze i to jest jakby najważniejsze. A to już potem ile tego jest, to jest bez znaczenia, bo... No bo tak naprawdę potem się robi tę sztukę dla sztuki, nie? No. Tak, tak, ja też gdzieś tam... Sam o tym wiem i też ostatnio po 30 zacząłem tak trochę inaczej patrzeć na świat, że kiedyś miałem takie parcie, po prostu chciałem zrobić świat, zwojować, budować wieżowce i tak dalej. Teraz sobie ustanowiłem, że więcej niż 2 inwestycje nie prowadzę i ja już w życiu wiem, że zarobiłem tyle, że już nie muszę do końca życia pracować. Za kilka pokoleń będziesz zarobił. Tak, zarobiłem dla jednego pokolenia, drugiego pokolenia i teraz wiem, że moje dzieci, znaczy Kuba mi o tym mówił, że po co więcej robić, jak będziesz miał więcej pieniędzy, to będziesz miał więcej pracować, żeby je reinwestować, a tak naprawdę twoje pokolenia do przodu to przejedzą. Lepiej, żebyś ty to przejadł, niż twoje pokolenia. Jest taka książka, nie wiem, czy teraz nie przekręcę tytułu, ale chodzi o jakby sens. Die with zero. Umrzyj z zerem. Nie czytałem jej, ale jakby rozumiem i ideę, znaczy tak myślę, że rozumiem, albo przynajmniej jakieś główne założenie, że faktycznie być może nie warto, nie wiadomo ile, bo ja uważam, że jak da się, znaczy nie wiem jak będzie oczywiście po mojej śmierci, ale na dzisiaj, gdybym umarł, to jakbym dał dziecku mieszkanie czy dom, to jest dużo. Tak. I też fajnie trochę dołożyć tej wartości materialnej, ale też nie przeceniałbym tego, bo potem człowiek nie rozumie, nie potrafi się dorobić, a tak. Na przykład ja bym miał dużo mniejszą satysfakcję, gdybym coś miał wcześniej. Sam to pomnożyłeś. Tak, no a jednak teraz jak zrobiłem to od zera, oczywiście wiadomo, od minusa nawet. Tak, ale z tego minusa też sobie sam zrobiłem, więc wolę mówić od zera, bo to z tego co powiedziałem. Nie urodziłeś się ze spadkiem, z długiem, tak po prostu. No tak, 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 tak. Także wracając do tych tam sekretów szczęścia, to pewnie można by tak wymieniać, ale myślę, że ta wolność, miłość i pieniądze
też dają szczęście, ale może nie, po prostu łatwiej jest generować szczęście z pieniędzmi. Tak. Ale tak naprawdę gdybym zarabiał 1/3 teraz tego, co zarabiam, byłbym tak samo szczęśliwy. Może nawet miejscami bardziej, miejscami mniej, bo to w zależności, jak masz w tym momencie problemy. Czasem masz problemy przez te pieniądze, czasem przez ich brak. Natomiast każdy ma jakiś tam inny próg bólu. Na przykład mam takiego jednego znajomego multimilionera, który nie lubi podróżować. Ja kocham, on nie przepada, on prawie się w ogóle z domu nie rusza. Dlaczego? Po prostu jakoś tak go to nie kręci, nie wiem. On woli siedzieć w książkach, jakieś może w internecie. Ale ja to szanuję, ja to mówię jako różnicę, nie jako jakąś wadę, po prostu fajnie. On woli tak, no ale to generuje sporo oszczędności tak naprawdę. Więc taka osoba tak naprawdę nie potrzebuje tyle pieniędzy, ale ma drogie hobby z kolei, drogie jakieś tam rzeczy, sprzęt elektroniczny kupuje. Więc każdy ma swoje preferencje, natomiast podejrzewam, że ktoś, kto ma przeciętną pasję, nawet jakąś droższą, typu, no nie wiem, tam, jakie są drogie pasje, ale no, nieważne jakie, ale w każdym razie to myślę, że w pewnym momencie nie potrzebujesz więcej, a chcesz, no bo człowiek jest taki ambitny, chce coś więcej zrobić, chce coś doświadczać, ale bardziej to już jest proforma niż żeby coś robić, nie? Bo gdybyś teraz miał 1 000 000 złotych, to miałbyś ten problem, bo byś się bał o niego, czułbyś, że każdym dniem tracisz pieniądze i miałbyś duże ciśnienie, żeby je zainwestować, żeby tego nie stracić. Tak. Ale powiem ci jedną taką historię, bo testowałem pieniędzy. Moja koleżanka była kiedyś w związku z takim gościem, który ma bardzo bogatego tatę i oni rozrobili interesy. I kiedyś ten gość był cały dzień smutny, bo nie wiadomo dlaczego, w końcu ta dziewczyna od niego wyciągnęła, dlaczego jest taki smutny, a bo gdzieś tam doradził tacie, żeby zainwestować jakąś większą kwotę, typu 1 000 000, no i stracili te pieniądze i on cały dzień miał doła. I ja tego nie rozumiałem, bo jeżeli jest na takim poziomie, że nie masz w kredycie domu, nie masz w kredycie swojego basenu i kortu tenisowego też nie masz w kredycie, a masz to, zarabiasz bardzo dużo pieniędzy, to naprawdę, czy twój majątek, bo tak strzelam, bo nie chcę tam nagrać portfela, ale czy twój majątek ma 25 milionów czy 24, to jest bez znaczenia. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, że nie ma co się przejmować takimi rzeczami, typu, że 1 000 000 coś stracił, bo to nic nie zmienia. W sensie ten gość inaczej życia nie przeżyje. On zrobi jakieś inne inwestycje, ale no co, nie przejesz tego, nie przehulasz, nie da się w tym momencie. Więc jeżeli ktoś się dołuje cały dzień, to znaczy, że jeszcze tego nie przerobił. Tak jak my dzisiaj rozwaliliśmy tu szybę, to znaczy kamyczek pewnie rozwalił. Tak. Potem gdzieś tam dam jakieś przebitki, no ale mamy tutaj całą szybę rozwaloną, wielki pająk. Tak, ale da się jechać, da się jechać. Da się jechać, jest okej. Okay. No i co, no ja się roześmiałem, jak to się wydarzyło. Tak. No bo co miałem zrobić? Przecież no, nawet gdybym miał wziąć gotówkę i zapłacić za tą szybę, to nie mówię, że po prostu o tak, ale nie robi mi to różnicy. W sensie dalej żyję tak, jak chcę. Tak, tak, tak. I nie ma co się przejmować takimi rzeczami, typu, że coś tam straciłem, coś zyskałem. Czyli jeśli ani nie napalam, jak zrobię ekstra pieniądze, ani nie płaczę, jak stracę. Mhm. To jest takie normalne, że wiesz, ja jakbym stracił 1 000 000 złotych, to też uważam, że miałbym prawo do tego, żeby jakby poczuć się z tym źle, tak? Znaczy, ale jeżeli to mnie wpłynęło na moje życie, żeby tydzień, 2 tygodnie, złapałbym depresję, no to jest już nie, to jest już nie tak, ale no, ciężko, wiesz, pieniądze to są emocje, a duże pieniądze to są większe emocje. I na przykład ciężko by mi było sobie poradzić na przykład z tym, że straciłbym 1 000 000 tak po prostu jednym ruchem, głupią decyzją, nie? Bo miałbym do siebie pewnego rodzaju autopretencje. No dobra, a gdybyś dostał dzisiaj mandat teraz, 500 zł, bo byś na pomarańczowym przejechał? Nie. To byś się nie przejął w ogóle? Nie, w ogóle bym się nie przejął. Ja, a dlaczego? Miesiąc temu skasowałem samochód i jakby straciłem na nim sporo, bo się okazało, że nie był ubezpieczony, był ubezpieczony tyle, ile jest z katalogu, a nie tyle, ile jest realnie wartość rynkowa. Dwa, że był ubezpieczony bez VAT-u, więc też, i trzy, że była szkoda całkowita, więc straciłem na nim jakby no, kilkadziesiąt tysięcy, mimo tego, że dostanę odszkodowanie, bo był już cały spłacony, to tak naprawdę no, cieszę się, że żyję, skasując, jakby miałeś jakieś doła większego, czy? Nie, w ogóle miałem samolot na wakacje tego dnia i nie zdążyłem na niego i musiałem rano kupić następny. Tak? I pojechałem normalnie i przez 3 tygodnie byłem na wakacjach i w ogóle mnie to... No właśnie, bardziej mnie wkurzało to, że ubezpieczyciel nie chce mi dać następnego samochodu, bo szukam wymówki. Jasne. No właśnie, czyli ty, widzisz, to też jest kwestia, może ja nawet ten majątek tego gościa źle oszacowałem, może nawet jeszcze wyższy, ale chodzi mi o to,
że widzisz, mandat zbyt cię w ogóle po tobie spłynął. Ja tak ostatnio miałem 500 zł, zostałem, właśnie wyjechałem na lotnisko, się śpieszyłem. Zapłaciłem kartą, pożyczyłem chłopakom jego dnia i pojechałem. I w ogóle się nie zastanawiałem, zero emocji, no bo no trudno, zdarzyło się, co bym analizował to. I w pewnym momencie, bo ci to nic nie zmienia. I tak samo, jeżeli komuś milion nic nie zmienia, to jest dużo pieniędzy, ale ja uważam, że to wymaga od śniadania do lunchu, powinien to przerobić w głowie i robić swoje. I co ci da to, żeby jeszcze rozpamiętywał? Wnioski tak, ale myślę, że wnioski się nasuwają u mądrego gościa, który traci milion, to już ma takie doświadczenie, że to jest w godzinę te wnioski wyciągniesz. Także myślę, że warto mieć kontakt też ze światem i rozumieć, że jeżeli masz dużo więcej, bo zapracowałeś na dużo więcej, to też powinieneś umieć tracić pieniądze. Mhm. Takie jest moje podejście. Oczywiście ono może być różnie odbierane, ale takie mam podejście, że należy umieć tracić pieniądze i się tym nie przejmować dłużej niż tam chwilę. Tak, na pytanie, ile to jest procent tego majątku, bo jak jest 1%, no to właśnie, spoko, tak? No. Jeżeli to jest 100%, to każdy ma prawo zapłacić dolar jednego. No, oczywiście. Ale to wtedy był głupi, że postawił wszystko na jedną kartę, zagrał wabank i tak naprawdę... Ale dużo osób tak ma. To się otwiera knajpę w lutym 2020, bo siedział na zmywaku przez parę lat za granicą, zainwestował całą kasę w knajpę i mu rząd zamyka. No, to się zdarza. I no, ktoś nie ma doświadczenia biznesowego, zrobił takie coś. A wiesz, że ja jedną osobę ratowałem? Tak? Jeden sobie powiedziałem w grudniu 2019 roku, żeby nie otwierała knajpy. Aha. A już wszystko było przygotowane. Mhm. I powiedziałem, nie rób tego, to nie jest biznes, na którym się zarabia pieniądze, to jest biznes, na którym mało kto umie zarabiać pieniądze, to jest wymagający biznes. Bardzo trudny biznes, bardzo mało kasy. Mało kasy i zarabiają naprawdę nieliczni, a nie tak jak w nieruchomościach, zarabia większość, tak? Mhm. A nie, że większość traci. Więc to jest taka różnica, że no, ciężko bez doświadczenia tam zarobić pieniądze, łatwo, a bardzo łatwo je stracić. Zgadzam się w 200%. Tak, więc ta osoba posłuchała się na sensie mojej rady i dzisiaj mi dziękuję, że no, straciłaby wszystkie pieniądze i jeszcze by została z długami. Mhm. Okej, a powiedz mi, co na tym twoim kanale można się spodziewać? Jakby, o czym ty mówisz, o Smart Life? Mhm. Jakby jakieś treści, nie wiem, osoby, które nas oglądają, mogą sobie przejść teraz na kanał Kaspra, który podlinkuję w linku poniżej. A, dziękuję. I co mogą tam uzyskać? Wiesz co, bardzo różne rzeczy, bo ja tam często się dzielę moimi przemyśleniami spod prysznica. Lecę na wodami na łeb i myślę sobie o różnych rzeczach. I mówię, kurczę, to jest nawet może ciekawe, warto o tym powiedzieć. Mam tą umiejętność i odrobinę szczęścia, że udaje mi się osiągać w tym życiu coraz więcej. Oczywiście daleko mi od ideału, potrafię się też czasem gdzieś tam zakręcić bez sensu. Natomiast tam mam naprawdę dużo różnych rad, od studenta po przedsiębiorcę, który rzeczywiście już ogarnia. To, co w danym momencie uważam, że jest wartościowe, to przekazuję. Na przykład taki jest ostatni. Zrozumiałem, że jak ty wracasz z wakacji, no to może ominąć kwarantannę, w taki sposób, że kupi bilet za 49 zł sobie, który... Powrotny, tak? Tak, że lot się odbywa w ciągu 24 godzin od twojego przylotu. No i jeżeli taki bilet pokażesz celnikowi, to jesteś zwolniony z kwarantanny. No i ogólnie mówię o tym, mimo że to jest takie obejście prawa, ale to, dalej zgodne. Wykorzystywanie prawa. Tak, wykorzystywanie. Dlatego, że no to jest, kwarantanny są nielegalne, niezgodne z konstytucją. Jak ja widzę, że się nas tam wiesz, gdzieś ugniata, a bardzo lubię wolność, jak mówiłem, no to staram się tym dzielić. Więc to jest taki przykład abstrakcyjny. Ja tego nie wymyśliłem pół roku temu, żeby o tym nagrywał film. Rozkminiłem, nagrałem. Więc co mi tam w duszy gra i w głowie, no to staram się nagrywać. Na przykład ostatnio nocowałem w fajnym apartamenciku w Żywcu i gość zrobił kilka fajnych rzeczy, żeby skusić klienta, typu dał jacuzzi za 2700, bo sobie ile kosztuje, saunę za dychę, bo taką bardzo małą saunę, hamak rozwiesił na podwórku i dał fajne audio i Netflixa, żeby można było, internet, żeby można było sobie puszczać muzykę z tego, z telewizora, z fajnym audio. I nagle w Żywcu tam 400 ponad za dobę bierze. No i okazało się, że dycha miesięcznie zarabia, bo się pochwalił tym, jak rozmawialiśmy. Tylko dlatego, że zainwestował kilkanaście tysięcy w apartament i zamiast go wynajmować za 250, wynajmuje go za 400. I wiesz, i zobaczyłem to w ten weekend, bardzo mi się to spodobało i może o tym też nagram coś, tak? Opowiem kilka innych przykładów tego typu, kiedy możesz wybić się ponad konkurencję, dając dodatkową wartość. Więc mam bardzo różną treść i dla przedsiębiorców, i dla osób, które tylko sympatyzują z jakimś tam kreatywnym myśleniem. Okej, okay, a jak się zmieniło twoje życie, jak kanał Ekspert Wentleyu wystrzelił, tak? Bo jeszcze tylko jeszcze wspomnę, że jakby
wyjść, jakby, ja często słyszę taki zarzut do mnie, na przykład przychodzą do mnie na widzowie i mówię, że ja jestem kopią eksperta w Bentleyu, tak, że mój kanał jest kopią. I jakby, a ty byłeś pierwszy z Business Riderem? Ja nagrywałem rok wcześniej jeszcze, tak, okay. Swój Business Rider i tak obserwowałem i tak sobie myślałem, bo ja Maćka znam też 10 lat, Maćka znam, bo występowaliśmy kiedyś w Lublinie, chyba 5 lat temu, 4 lat temu i Maćka gdzieś tam kojarzę z przestrzeni internetu, jak jeszcze nie był znany, ale też, no znamy się, też występowaliśmy razem w Lublinie, kiedyś przyjechał i na jednej scenie byliśmy chyba w 17 roku, także gdzieś tam się znamy i obserwowałem jakby jego kanał o kryptowalutach też wcześniej i pamiętam jak wystartował z Bentleyem i tak obserwowałem to tak od samego początku. Dobra, no na razie chłopaki coś tam robią. Nie groźnie, ale później widziałem, że się rozwijacie, bardzo fajnie to działa. Ale też znam ciebie nie znałem, znałem Kacpra, Maćka, znałem Karola, nie znałem ciebie. Ciebie dopiero poznałem, jak już przyjechałem tutaj do Katowic nagrywać z wami wywiad. I się okazało, że jesteście z Maćkiem całkowicie innymi osobami i ty jesteś praktycznie bardzo podobny do mnie z charakteru, z tych osobowości. Wiadomo, że nie jesteśmy identyczni, ale mamy wiele wspólnych cech. Jak widzę, obserwuję sposób mówienia, może też sposób myślenia, sposób też jakby, sposób bycia i też wartości. Myślę, że mamy trochę parę innych przekonań i też chciałbym je zostawić ze sobą. Z przyjemnością. Tak. I powiedz mi jeszcze, jak się zmieniło twoje życie, od kiedy nagrywacie ten program? Tak? Wiesz co, zmieniło się diametralnie. Na pewno bardzo nam to pomogło biznesowo, nawet sobie jeden biznes zamknąłem po tym, bo mi się nie opłacało tam czasu i energii poświęcać, więc... Co takiego? Wiesz co, handlowałem oprogramowaniem do samochodów, spłaszczenia do samochodów, takie usługi samochodowe też były przy okazji tego robione, tego typu rzeczy. I to fajnie trybiło, zresztą bardzo mi to pomogło też w wyjściu z tych długów, co miałem wcześniej. Natomiast w pewnym momencie mi się że nie opłacało, rynek też się trochę zmieniał i stwierdziłem, że nie chce mi się po prostu, bo gdzie indziej są większe pieniądze. Więc to raz, że na pewno finansowo się tam to wszystko polepszyło, a z drugiej strony daje nam to, nie wiem jak to nazwać, moc taką, że możemy właśnie przekazywać swoje wartości, robić to, co naprawdę chcemy. Nie jest tak, że musimy jakąś współpracę sponsorowaną, jakiś dziwny produkt, coś. Nie, po prostu chcemy zrobić wegański portfel, który wygląda jak skórzany, robimy i nas totalnie nie interesuje, czy to zasta, czy nie zasta. Mi wierzę, że zasta. Natomiast wiesz, staramy się robić takie rzeczy, które nas kręcą, to jak tę montę, tą książkę. Które byście nie zrobili pewnie, bo pewnie nikt by nie byłoby dotarcia do ludzi, dokładnie. Nikt by nie przeczytał, tak? Jakby tak. Samemu dla siebie to trochę nie ma motywacji, żeby zrobić. Dokładnie. Więc... A tak jak jest ekspozycja, jest zasięg, to przynajmniej wiesz, że może nie kupi tego milion osób, ale kupi 100 i już wiesz, że dla tych 100 osób to warto było to zrobić. Dokładnie. Więc jeżeli chodzi o mnie, no to mi to zmieniło, dało mi więcej wspomnienia i więcej pieniędzy. I frajda też jest duża, no. Frajda się łączy ze wspomnieniem. Fajnych ludzi też, kontakty. Tak. My się poznaliśmy też między innymi dzięki temu, że YouTube łączy ludzi właśnie fajnych i tylko trzeba być otwarty na to. A powiedz mi, z czego wynikały te długi? Jakie błędy popełniłeś, żeby inni mogli się przed nimi ustrzec? Wiesz co, zrobiłem... Jaką miałeś firmę wtedy i jakie błędy popełniłeś? Ja tych błędów, znaczy tych długów nie zrobiłem w sumie przez firmę, to najciekawsze, bo tak... Zrobiłem jednego deala, w którym miałem dowieść jakiś temat, już nie idą w szczegóły, bo to jest trochę skomplikowane, żeby teraz to powiedzieć. I było tak, że jeżeli nie zrobię tego, no to można spłacić tam dwukrotność czy trzykrotność tego, co otrzymałem. Miałeś zakład, postawiłeś zakład. Trochę zakład, tak. To jakby taka była kara umowna, no i trzeba było to spłacić. Ale masz powiedzieć, no to powiedz o czym, bo ja tak by ciężko mi sobie wyobrazić w jakiej branży i... Wiesz co, to był indywidualny deal z moim kumplem. Teraz już kumplem, no bo się sprawdziliśmy w boju. No. Chodziło o zrobienie struktury sprzedażowej właśnie w marketingu sieciowym, że miałem mu zrobić gotową strukturę, bo już tak się poczułem pewny. I właśnie on mi zapłacił jakąś kasę i potem tam było, że nie pamiętam właśnie warunków, dokładnie ile tam trzeba było zwrócić, ale było to dużo wtedy dla mnie. Jednocześnie zainwestowałem wszystkie swoje oszczędności w takiego, deala, nie, w innego deala, w deala pod tytułem firma, która robiła instalacje przeciwpożarowe u deweloperów. Brakowało mi płynności, więc policzyłem im hajs, wiedząc, że oni muszą dostać hajs od dewelopera, żeby, wiesz, żeby tam podbić. A nie dostali. Bo deweloper zbankrutował. Nawet nie dowiedzieli tego, więc tam wszystko straciłem, a jednocześnie poleciłem tego deala zupełnie bez żadnych prowizji kilku moim znajomym, mówiąc, pewniak, gość jest uczciwy, jak nie pyknie, to oddam.
No i no bo młodość, głupota, nie? No i moją honor oddawałem. Do tego jeszcze kilka rzeczy doszło. No i jeszcze zbankrutowała mi firma z pozycjonowaniem stron internetowych. Google nagle waliło mi wszystko, a miałem swoje koszty, więc zacząłem jechać na karcie kredytowej. No i kilka tam takich, to już dłuższa historia, mam nawet film cały o tym, 15-minutowy. Czyli to nie był jeden błąd, tylko to był szereg... Szereg błędów, ale to się wszystko spięło w jednym czasie tak magicznie, że mi firma zbankrutowała, te deale wszystkie poszły i nagle... Zbyt pewnie się poczułeś jakby, tak? Tak. Bo wiesz, jak człowiek ma 20 lat i zarabia tam po 15 koła, w tamtych czasach. Myślałem, że jest królem życia. Tak, tak, tak. Ja myślałem, że 500 metrów nad chodnikiem śmigam i nagle dostałem takiego strzała i... W zasadzie uspokój się, durniu. I zmiotło się. Tak, także no, natomiast wtedy jak zbankrutowałem, to poznałem Karolinę, więc łatwiej było, przynajmniej miałem jakby jedną sferę życiową, taką poukładaną. Znaczy ona się dopiero układała, ale gdzieś tam coś rokowało i to na pewno bardzo mi pomogło, a potem tak krok po kroku zacząłem budować na nowo. Czyli tak naprawdę przy niej, można powiedzieć, odbudowywałeś się na nowo, tak? Dokładnie tak. To też jest fajne. No. Także tak super. Ciekawe. I właśnie ja rozumiem też, że twoje podejście do długu, do kredytu, do finansowania jest takie raczej, i chyba Maćka również, prawda? Tak gdzieś słyszałem parę razy, że tak z dużym sceptycyzmem do tego podchodzicie. Znaczy Maciek jest bardziej radykalny, ja mniej. Okej, okay, tak? Okej. Okay. I widziałem gdzieś tam wczoraj w tym filmie, więc film, że mówisz, że leasing jest dla idiotów. Taki był tytuł, ale treść była inna. Treść była inna, zobaczymy co powiesz i faktycznie nie do końca bym tak powiedział, ale jakby konsensus jest chyba podobny, że ja uważam, że leasing jest dobry, że wynajem długoterminowy też jest dobry. Co ty o tym sądzisz? Nie, tutaj kategorycznie się nie zgadzam. No i właśnie, teraz tak, zadajmy sobie pytanie, czy przedsiębiorcy, tysiące przedsiębiorców, którzy biorą, dużych firm, tak, które biorą samochód w wynajmie długoterminowym, tak, to są idioci? Tak. No właśnie, i teraz no to powiedz mi, jakie są twoje argumenty, dlaczego? Znaczy wiesz co, ale ogólnie, w ogóle bardzo dziwne pytanie zdałeś, bo ja bym nie znał świata, stary, patrz. Większość ludzi... Bo nie znasz świata? Tak. Większość, jakbyś nie znał? Ja wiem, że znasz, więc tego tak podpuszczam. Tak. Większość ludzi zarabia 3,5 tysiąca. Czy oni się wszyscy mylą? Większość ludzi nie szanuje zwierząt. Czy oni się wszyscy mylą? Większość ludzi klepie biedy na świecie. Czy oni się wszyscy mylą? Przecież taki gość z Chin może wyjechać do Europy i ten... Prawda jest taka, a większość ludzi, idąc dalej, bo to już ja mówię o innych osobach, ale o sobie. Większość ludzi nie ma pojęcia o fizyce. Większość ludzi nie ma pojęcia o geografii. Większość ludzi nie ma pojęcia o wszystkim. Tak. I prawda jest taka, że większość z nas jest idiotami w większości kategorii życiowych. Jak już sobie to wyjaśniliśmy. Tak, mamy pewną wąską grupę osób, czyli przedsiębiorcy, a możemy to zamienić. To są trochę mądrzejsi z założenia. Tak, założenia. I druga sprawa, w większości przedsiębiorcy też można powiedzieć, że zarabiają, a nie w większości nie zarabiają i dokładają. Prawda? Dużo osób traci, ale teraz jakbyśmy to jeszcze zawiązali do firm, które mają flotę powyżej 10 samochodów. Mhm. Nie? Czy oni z zasady, biorąc wynajmy długoterminowe, są idiotami? To, że może zrobimy tak, bo o najmach musieliśmy podyskutować, biorąc konkretne dane, zestawiając to z leasingiem, z gotówką. Natomiast, więc może ten temat, bo tutaj nikt z nas się nie przekona. Możemy kiedyś wziąć liczby i pogadać, nie ma problemu. Ale to nie musi mówić o bezwzględnych, ale jakby dlaczego dla zasady ten temat jest zły? Bo ja uważam, że wynajem nie jest dla każdego, tak? Mhm. Nie zawsze się on się opłaca, ale są sytuacje, i dużo jest takich sytuacji, które na przykład się opłaca. Ja mam samochody za gotówkę, mam samochody w leasingu i mam samochody w wynajmie. Okay. Wszystko zależy od tego, w jakiej firmie, po co i dlaczego. Tak? To ja bardzo chętnie, kiedy są badamy, tak, bo to trzeba wziąć liczby i musieliśmy pokazać tak, dlaczego. Jak mi nie pokażesz, to jakby nie pokazamy. Ale ja ci mogę powiedzieć tak z głowy. Tak? No to dawaj. Mogę ci powiedzieć tak. Ja robiłem kalkulacje wielokrotnie i na przykład kalkulacje leasing, inaczej, nie da się wynająć Porsche w dobrych pieniądzach. Czyli samochody luksusowe powyżej 250 tysięcy, czyli powyżej 300 może nawet, bo tam nie opłaca się, czyli rata w stosunku do wartości jest bardzo duża. Okay. Jest dwukrotnie większa niż w przypadku samochodów na przykład takich typowo kompaktowych, takich dla przedstawicieli, albo nawet, nie wiem, możesz kupić Mercedesa E-klasę, wynająć sobie go, albo jakiś taki samochód, który jest produkowany na masową skalę.
Czekaj, czekaj. Dobrze, a jaką widzisz przewagę, bo tak jak mówię, ten temat jest temat rzeka, powiem okay. To zje, jak się rozgadamy. Przewagę widzę. Na najmu versus leasing. Okej, okay, to teraz mam samochód teraz, wzięliśmy teraz samochód dla wspólnika X3, no. Za którą płacimy 1700 zł netto za BMW, warte ponad 200 tysięcy, nie wiem czy 250 czy 220, już nie pamiętam. Mhm. 1700 zł netto. Teraz zrobiliśmy kalkulację raty leasingowej, która była, już nie mówię, że wyższa, ale gdzie sami mieliśmy opłacać składkę OCAC, która by była wyższa w zależności od szkodowości i tak dalej. Tu mamy stałą kwotę w racie. Mamy do tego później problem z samochodem, że musimy go sprzedać, musimy coś z nim zrobić. I jakby jak suma tych wydatków. Na sprzedaż delegujesz pracownikowi. Tak, ale no. Jakby liczysz utratę wartości. I teraz to się opłaca, wynajem się opłaca w bardzo wąskiej działce. Jeżeli masz teraz taka firma, która kupuje 100 samochodów nagle, ona jest w stanie kupić tych samochodów, te samochody z dużo większym rabatem od dystrybutora czy od importera, dużo, dużo taniej niż ja na przykład kupując go, negocjując. Teoretycznie to jest argument, który mógłby przekonać, natomiast to wszystko zależy od indywidualnych układów. Ja ci powiem, że w jednej marce, nie powiem w jakiej, bo nie chciałbym też tutaj jakby kogoś wystawiać na strzał, w jednej marce premium dostałem ofertę, auto było już leżakowane z rocznika poprzedniego, to był powiedzmy kwiecień, ale rabat był 42% na auto premium. Więc to wszystko zależy. Natomiast, bo tak mówię, najem to nie jest taki, znaczy najem versus leasing. Musimy usiąść z liczbami i policzyć. Tak, tak. I indywidualną markę, indywidualny samochód. Bo tak. Mi się Porsche nie opłacało wynająć. Najlepsza opcja było właśnie wziąć to, ja kupiłem za gotówkę, ale sobie wziąłem refinansowanie, leasing i tak dalej. Ale są oferty, są takie marki i są takie okazje, na przykład, że można poniżej 1% wartości samochodu go wynająć i jak sobie policzysz koszty wynajmu przez 3 lata, gdzie masz w tym wszystko, pełne ubezpieczenie, masz utratę wartości w tym, masz pełną fakturę, brak jakby obciążenia twojej zdolności kredytowej, to wychodzi taniej niż na końcu leasing, gdzie ty masz później sobie z tym samochodem coś zrobić i sprzedajesz go na rynku za nie wiadomo jaką wartość. Tak jak mówię, musielibyśmy zobaczyć liczby. Tak. Tutaj nie jestem w stanie ci na ten argument odpowiedzieć, bo nie widzę liczb. Natomiast tak. Jest jedno założenie, że kupujesz auto nowe, ale tego jestem przeciwnikiem poza wyjątkami pewnymi. Bo naprawdę możesz kupić, szczególnie przy latach premium, one mega szybko, mega szybko, nawet nie tak szybko, ale po pół roku, jak auto ma 5 tysięcy, 10 tysięcy przebiegu, 15, ja wiem, że parę bąków coś puścił, nie twoich, fotel, ale naprawdę ta wartość jest dużo inna i naprawdę kupić sobie czasem dwulatka, czy nawrocznego, czy półrocznego, może się to bardzo, bardzo kalkulować, ale też oczywiście możesz kupić czasem półroczne auto drożej niż z dobrymi robotami w salonie. Tak, się zgadzam. Bo teraz są takie czasy, że samochód się robi czeka. No tak. Nie ma samochodu. Brakuje. Rozmawialiśmy o jednym samochodzie przed nagraniem i wiesz, jaka tam była cena, a auto, o którym rozmawialiśmy, kosztuje najtańsze 100 tysięcy więcej. Wiesz, o którym mowa, nie? No, 100 tysięcy więcej auto kosztowało niż zostało zakupione faktycznie, bo jest mało, akurat się trafiała okazja. W używanych autach można wziąć okazję, tylko musi być cierpliwy, a ja uważam, że zakup auta jest na tyle dużą inwestycją dla większości przedsiębiorców, że nie mogą poczekać. Już nie mówię o tym, że można sprowadzić ze Stanów auta. Naprawdę możesz sobie sprowadzić auto warte dzisiaj na Automoto w Polsce 700 tysięcy i kupić je za 420. To są prawdziwe case'y. Auto mówimy o przebiegu 20 tysięcy kilometrów z żadnym uszkodzeniem, które jest istotne. W sensie, że wymieniasz gotowe elementy i masz super auto. Więc ja jestem zwolennikiem, żeby kupić używkę, być może nawet uderzoną lekko, jeżeli uszkodzenie nie ma wpływu na bezpieczeństwo i to, jak to auto się zachowuje później. Ale jedna rzecz, która jest uważam wartościowa i warto o niej powiedzieć. Leasing, a najem to już w ogóle, ale leasing sam w sobie, on może być narzędziem. Ja się zgadzam z tym, że ty powinieneś brać auto w leasing. Jeżeli możesz dzięki temu mieć więcej cashu i powracać w nieruchomości, wrócić w jakieś tam nawet znowu kredyty, wpłaty własne, hipoteki, ja to wszystko rozumiem i to się kalkuluje. Natomiast ty jesteś ewenementem, jesteś wyjątkiem. Takich ludzi jak ty jest niedużo. Oczywiście są tacy ludzie, ale nie jest ich aż tak dużo. Natomiast ludzi, których jest więcej, oni obserwują takich ludzi jak ty i mówią tak, mam dychę brutto, to już zarabiam dychę, a inni zarabiają 3,5, to ja muszę mieć Mercedesa. Tak. Ja muszę mieć... No i nagle tak, oni nie kumają, że ten VAT dochodowy trzeba zapłacić, oni muszą koszty zrobić, więc bardzo racjonalnie leasing.
I nagle lądują za tą trójkę przy zarobkach dychę, które są niestabilne, jeszcze trzeba zapłacić ZUS, jeszcze coś. I nagle się okazuje, że połowa ich życia finansowego kręci się wokół raty finansowej. Tak. I tu się zgadzamy, że wtedy się nie opłaca. Ale wiesz o tym, że nie wiem, jakie są to z liczby, trzeba by to sprawdzić, ale podejrzewam, że powyżej dychy na rękę, to w Polsce zarabia ile? 10% osób, 5% osób, nie wiem, trzeba by sprawdzić, tak? Tak. Więc jakoś wątpię, że leasing bierze tylko te 50%, tylko bierze pewnie je więcej. 90% tak. Ludzi, którzy biorą nowe auto z salonu. Tak. I to jest problem. Ja znam takich, mam takich znajomych lekarzy, którzy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy, ale mają kilkadziesiąt tysięcy kosztów, tak? I mają leasingi, które są tak naprawdę, nie wiem, 30-40% ich dochodów, bardzo wysokich dochodów, tak? Bo to są duże dochody, to są duże zarobki, ale teraz ja uważam, że ja płacę za swoje samochody, swoje zabawki 10 razy mniej niż statystyczny Polak płaci za swój samochód, tak naprawdę, właśnie, w stosunku do swoich dochodów. I to jest może nie jest racjonalne, ale to jest tanie. W sensie mniej dla ciebie opłacalne, bo te parę procent rocznie, nawet 10-15, czy ile tam by nie było, czy 3, tak? Czy 3, to ci tam, i nawet licząc jeszcze, że masz nowe auto, tak? Tak. Bo jak chcesz mieć nowe, to rozumiem, właśnie o to chodzi. To nie robi mi różnicy, ale komuś takiemu młodzikowi, który pierwsze pół roku zarabia pieniądze i on myśli, że całe życie będzie zarabiał, że nie będzie żadnych dołków, tak? I nie ma poduchy, no to. I dlatego, teraz to jest bardzo ważne. Jeżeli mój kanał, czy kanał Maćka ogląda 100% jakiejś tam grupy społecznej, z czego optymistycznie patrząc, bo to jest lepsza grupa społeczna, nazwijmy to, jeżeli chodzi o zarabianie kasy, jeżeli 80% tych ludzi nie powinno brać leasingu, bo tak jest, no chyba 70%, to tak naprawdę lepsza jest informacja w jakiś sposób uproszczona, że leasing jest zły. Tak, bo ja powiedziałem w moim filmie Leasing jest dla idiotów, że leasing jest dla dwóch grup społecznych, idiotów i wytrawnych graczy. Wytrawni to są tacy jak ci, tak. Idioci to są ci, co zarabiają dyszkę i biorą leasing za trójkę. Za piątkę. Czy za piątkę. Więc oczywiście ja sam byłem w kategorii idiotów i sam wchodzę do tych wytrawnych graczy. Business Rider. Jeżeli moje podejście, to ja pamiętam, ja jeździłem pierwszy rok, czy rok w firmie samochodem, który kupiłem za swoje oszczędności i dopiero zmieniłem go po roku czy po półtorej, jak już zarobiłem 10 razy więcej w ciągu tego roku niż ten samochód kosztował. Pamiętam, kupiłem pierwszy samochód taki lepszy, to kupiłem Audi A6 za 40 tysięcy i to tak sobie myślałem, no to jest jeden, zrobiłem, nie wiem, wtedy 5 flipów, na każdym zarobiłem po 40 tysięcy, po 30 tysięcy, więc to jest jeden flip, nie? To kupię sobie za gotówkę. No i kupiłem samochód, jeździłem 2 lata i później, i tu dopiero już jak zarabiałem setki tysięcy, to kupiłem sobie Infiniti i jak już zarabiałem milion, to już kupiłem sobie wtedy Porsche. Kupiłem je za gotówkę, żeby je tylko odebrać, nie czekać na decyzję leasingową i refinansowałem. Także użyłem właśnie tego narzędzia jako narzędzia, żeby nie trzymać swojej gotówki w samochodzie, a leasing był stosunkowo tani. Tak? Czyli 200% racji. Tak, więcej zarobiłem tymi pieniędzmi, obracając je przez te 3-4 lata, jak miałem ten samochód, niż jak on był zamrożony w samochodzie. Ale są sytuacje, w których się nie opłaca leasing, bo żeby wziąć leasing, musi mieć fakturę VAT. I nie opłaca się dopłacać tego VAT-u, bo sobie możesz go tylko połowę odpisać. I jeszcze samochód można w tym roku już teraz wrzucić w koszty tylko do 150 tysięcy złotych. Więc jest taka sytuacja, że kupujesz samochód, amortyzujesz go albo odliczasz raty do 150, a sprzedając musisz podatek dochodowy od całości liczyć i VAT musisz oddać całe, więc może być tak, że na samochodzie nie zyskasz podatkowo, tylko już dołożysz do tego. Oczywiście. Więc sobie kupisz prywatnie, jak nie masz VAT-u jeszcze ze Stanów czy coś takiego, tak. A później za pół roku sprzedać, nawet czasami z zyskiem. I to jest coś właśnie, czego ludzie, którzy biorą leasingi, nie rozumieją, że jak, szczególnie w przypadku aut premium. Przykłady takie, które znam. Kupujesz Astana Martina za 140 tysięcy DB9. A masz tego Astana? Tak, kupiłeś w końcu? No mamy go. No, to jest, tak chciałem mówić, tak ogólnikowo. Okay. No dobrze, ale powiedz, jak to wyglądało. Mamy to. 140 tysięcy kosztuje Astana Martin DB9. Wszyscy myślą, że kosztuje 300-400, bo tak wygląda, nie? Kupujesz go prywatnie na Otomoto 220-250-300 tysięcy. I nagle się okazuje, że tego po pół roku sprzedajesz do firmy za 300. Albo więcej, bo naprawdę ich jest tak mało, że czasem ten rynek jest. W żadnym razie skarbowym nie podważą ci wartości, no bo nawet nie mają tego w tabelkach. Tak, tak. I nagle się okazuje, że na przykład. Oni podwyższają niższą wartość, a nie wyższą, prawda? No nie, jak kwestionują za niską, do PTC, prawda? Tak, tak.
Więc tutaj jest kwestia tego, że osoba prywatna nie płaci podatku po pół roku od sprzedaży takiego używanego samochodu, a z twojej spółki z o.o. wychodzi 300 tysięcy, czyli 150-160 powyżej tego, co chciałbyś tak naprawdę zakupić, a reszta nie musi ci pójść w koszty, ale wyszło pieniądze ze spółki, to też jest istotne. Tak, masz samochód amortyzować tak naprawdę, tak? Tak, sobie amortyzujesz sobie, tylko te 150 tysięcy sobie amortyzujesz. Także no, są różne możliwości, już nie mówię o droższych samochodach, też się da w ten sposób fajnie wyciągać pieniądze z firmy legalnie, normalnie i to funkcjonuje, tylko tego nie zrobisz, nie mając gotówy, więc ja uważam, że jeżeli zarobiłeś... Nie, możesz go sprzedać w kredycie i nie musisz tego kredytu spłacać. Też możesz sobie zapłacić na raty i spółka ci płaci raty, a te raty idą do banku. Tak, można tak zrobić. Natomiast dalej mówimy, jeżeli mówimy o dźwigni typu kredyt, leasing, nieszczęsny najem, który dalej uważam za nieszczęsny, dopóki nie pogadamy bardziej, to dopóki nie zarobiłeś przez dłuższy okres czasu kilkukrotnej wartości twojego samochodu, to nie ma leasingu, nie ma czegoś takiego. Jeżeli zarabiasz dychę, to twój samochód powinien kosztować pewnie dychę. Tak, dokładnie tak. I ja uważam, że fantastyczne samochody możesz kupić za 10-20 tysięcy. Stare, nieidealne, ale naprawdę możesz sobie kupić jakiegoś komfortowego, starego Mercedesa, jakieś stare BMW, czy nawet Passata trochę młodszego, który będzie komfortowy, fajny i okej. Okay. Ja wiem, że sąsiad nie popatrzy, wow, nowe auto, ale w pewnym momencie człowiek rozumie, że to nie jest najważniejsze i to nie jest w ogóle ważne. Jak chcesz mieć fajne auto, to dla siebie jako frajda, ale trzeba dojrzeć do tego, żeby nie kupować na dźwigni, jeżeli się nie ma hajsu. Jak się ma hajs, to można kupować jak się chce. Nawet można zapłacić 150% wartości samochodu, jeżeli masz taką fanaberię, jak się stać. Dokładnie. Ale jeszcze co najmniej coś powiem, że miałem Fabię w leasingu i czyli taki najtańszy samochód, gdzieś tam taki powiedziałbym służbowy, tak? I powiem ci szczerze, że jak sobie podliczyłem te wszystkie koszty leasingu i w ogóle utratę wartości przez te 3 lata czy 4 lata tego samochodu, to lepiej płacić, taniej wychodzi płacić ratę wynajmu, jak jest dobra oferta, bo w salonach, ja nie widziałem jeszcze takiej okazyjnej oferty w salonie samochodowym, żeby był wynajem. Ludzie biorą, tak? Ale okazje są tam, gdzie są firmy takie jak, nie wiem, nie będę mówił może nas. Są takie dwie firmy, które wiem, że są czasami okazje i można kupić samochód na przykład masz 36 rat i te raty są łącznie niższe niż utrata wartości tego samochodu, jak go kupisz za gotówkę z salonu. Okay. A w tym masz jeszcze ubezpieczenie, masz całą obsługę, masz, jak go kasujesz, na przykład coś się dzieje, dają ci nowy. Okay. Dają ci zastępczy. Jakby to nie tylko komfort dla przedsiębiorcy. Czy to jest dobre dla kogoś, kto faktycznie się upiera na nowe auto i stać go na nowe auto, czyli tak. Nie jest to znowu gość, tak, który tak. Albo ktoś ma flotę, tak ja na przykład, bo teraz ja muszę robić przeglądy, ja muszę robić wszystko, jak kupuję nowy samochód, a tu mam wszystko w cenie. I mnie to nie interesuje już jakby. No ale czasowo to nie ma nic, bo i tak trzeba pojechać, ktoś musi pojechać o tym zrobić przegląd, tak. Tylko nie wyciągasz, nie płacisz. No. Tak, ale jakby jak te wszystkie koszty podliczysz, to te koszty przy leasingu czasami wychodzą więcej. Jak masz okazyjny najem, to się opłaca. Okay, bo... jedna tylko rzecz, tylko jeżeli tak jest, tak zakładamy roboczo, że tak. No, nie okłamujesz mnie i umiesz liczyć, więc zakładam, że znalazłaś się przykład, że chciałeś nowe auto i w najmie wyszło ci atrakcyjniej. Bo potrafię sobie wybrać sytuację, że ktoś bierze 100 aut i wypycha na większych marżach, tak jak bilety wycieczki robią, że zarabiają na iluś tam osobach więcej, a jedno wypuszczają tak tylko, żeby cokolwiek z nim się zwróciło, więc domyślam się, że może tak być. Tylko teraz, drogi widzu, jeżeli ty wierzysz, że ty ustrzelisz tą okazję, no to może być różnie, nie? A jeżeli już myślisz o najmie, to znaczy, że albo faktycznie nie oglądasz tego filmu, masz tyle hajsu, że po prostu tam sobie najmy tak robisz, masz 10 aut w flocie, albo brakuje ci kasy i myślisz, jak to zrobić tak, żeby mieć ładniejsze auto pod domem, albo pod blokiem, częściej nawet wtedy, i zapłacić za to mniej. Tak. Więc tutaj naprawdę wierzę, że mogą być takie wyjątki, ale to jest dla... promila. Tak, no, ja na przykład teraz jak samochód rozbiłem, to nie udało mi się nic znaleźć na szybko kupić, żeby kupić jakąś okazję. Jakby przejrzałem cały internet 2 tygodnie i nie ma nic, co można by kupić za gotówkę i po prostu kupić jako okazję. Są albo samochody droższe niż nowe, bo używane są droższe niż nowe, takie, które chcę, więc wynajmę sobie samochód. Jak Audi RS6 tam słyszałem. Tak, no. Tak. Wynajmę sobie samochód na rok.
gdzie mogę go oddać po dwóch dniach, w każdej chwili. I czekam, zamawiam samochód na produkcję, jak mi go dadzą, to ten oddam, tak? A to Lambo wynająłeś? Nie. To Lambo, okay. Lambo dostałem... Merca z kolei wynająłem od kolegi, który akurat ma, ale... Za tydzień odbieram innego Merca, który przyjedzie do mnie z produkcji nowy. Taki sam, tylko że po prostu z silnikiem takim, jak miałem w Porsche. Okay. To taka różnica. Ale no czekam na produkcję mojego samochodu. Jeszcze go nie zamówiłem, ale do końca miesiąca muszę podjąć decyzję i dam znać. To trzymam kciuki, żebyś miał fajną zabawkę. Tak. I jakby ja jestem skrupulatny, jestem, myślę, tak jak ty, saverem, czyli tą osobą, która dosyć oszczędną, powiedziałbym, że dziad, albo nie powiedziałbym, że osoba, która liczy każdą złotówkę, oglądając z dwóch stron, i ja mam pieniądze dlatego, że potrafię je liczyć, potrafię oszczędzać i mi się łatwiej pieniądze zarabia niż wydaje. Słuchajcie, wtrącę, ale zauważyłem, że dużo ludzi z Lublina tak ma. Ja nie wiem, na czym to polega. Podobno z Poznania, ale to, nie wiem, czy z Lublina, bo ile osób z Lublina poza Karolem jeszcze? Wiesz co, znam kilka takich osób, no znam kilka i każda jest mniej lub bardziej oszczędna, a ja się akurat nie zgodzę, bo ja nie jestem do końca saverem. Bardziej nauczyłem się nim być, wiesz, w sensie, że ja mam gest, ja nie mam problemu z tym, żeby dać jakiś większy napiwek, żeby czasem pieniądze wydać na jakąś rozrywkę, natomiast staram się taki balans mieć i kiedyś na pewno ten balans był zachwiany, przez to też długi. Ale tak, ja bardzo lubię sobie mądrze coś kupić, właśnie tą mozdówkę zobaczyć z kilku stron, ale jak trzeba, to w ogóle nie liczę, tylko po prostu tak, płacę. Ja też tak mam, że czasami po prostu nie liczę i ciekawe jest to na przykład, że za granicą mi się ciężej wydaje pieniądze, czyli ja potrafię setki stówki, bo zarabiam w złotówkach, ale jak mi przyjdzie wydać 100 euro na to samo, to już jest gorzej, to już jest po prostu jakiś taki... A to ja już nie mam tego problemu, miałem też takie dość. Ale właśnie... Ale co, mówisz na obiad, tak? Że nagle obiad jest drogi, czy... Nie, czyli na przykład jak mam zapłacić w restauracji paręset złotych za obiad w Polsce, w Sopocie często tak kosztuje taka zabawa, to nie ma problemu, tak? Ale jeżeli ma to samo, albo nawet taniej mam wydać za granicą i wydaję w nie swojej walucie, to już jakiś taki opór mentalny jest, tak? I to jest dziwne. No, nie mam, to nie jest jakiś wielki problem, ale jakby obserwuję siebie i widzę, że ciężej się wydaje mi obcą walutę niż swoją, tak? Business Rider. A powiedz w takim razie, Kasper, w co inwestujesz? Jakby, jak masz nadwyżki dzisiaj, to w co inwestujesz? Wiesz co, raczej klasyka, tutaj nie będzie nic takiego, co zaskoczy ludzi, czyli tak... W siebie, edukację. Nie. W książki, tutaj jest Eksperta Compel 138, takie też dostaniesz w prezencie. Wiesz co, nie, generalnie tak, inwestuję w złoto, ale to jest takie... Lokowanie bardziej. Lokowanie, tak. Czyli raz na jakiś czas wchodzę sobie, kupuję złotą monetę, kryptowaluty, ale też bardziej trzymam, no czasem robię jakieś tam roszady ze stablecoinów, do czegoś tam wchodzę, wychodzę, ale niedużo tego robię, bo też szkoda życia na analizy, opieram się na ludziach mądrzejszych ode mnie. A oglądasz kogoś? Czy... Fila Koniecznego, lubię bardzo Fila, też mamy kontakt, bo on też u nas w programie był parę razy. Właściwie Fila Koniecznego, Kamil Kantarz też nie głupio gada. Lubię sobie puścić na przykład Fila, taką posłuchanie, analizę. Dzisiaj jak jechałem do ciebie, sobie puściłem cały odcinek, przesłuchałem. Także to, odrobinę nieruchomości, bardzo odrobinę. Dlaczego bardzo odrobinę? Wiesz co, no bo w sumie nie chcę brać kolejnych kredytów hipotecznych, nie dlatego, że to nie ma sensu, tylko dlatego, że nie chcę, po prostu, bo ja też nie lubię do końca nieruchomości, bo te remonty, wszystko sam wiesz, nie, że to wiele ludzi nie inwestuje, bo nie chce tego robić, nie chce tego zlecać. A możesz to kupić gotowca, tak? Można kupić i też tak na to zerkam. Jakieś tam garaże kupowałem ostatnio, też dodatkowo, taki lokal też oglądam, taki usługowy, ale tak bardzo, bardzo na luzaku, tak jak coś się mi rzuci w oczy, jakaś okazja, coś, to mam otwarte oczy po prostu, a nie przepadam za tymi tematami, bo ja nienawidzę papieru, więc sama wizja tego, że gdzieś na moją firmę czy na mnie będzie nowy jakiś rachunek z Sauronu, z prądu, nienawidzę, u mnie się Karola tym zajmuje, więc ja nawet nie wiem, jak kosztuje prąd u nas, znowu wchodzę na buca, ale nie wiem, bo ona się tym zajmuje. Ja nienawidzę kolejnych umów i tylko dlatego, bo to może moje lenistwo, to nie jest jakaś optymalna droga, ale po prostu ja tak robię, że w to nie inwestuję, a bardziej myślę z kolei, żeby kupić coś za granicą. I to mnie kręci już, bo to jest takie, nowość, wyjście ze strefy komfortu. A co kupić za granicą? Bo ja jakby trochę za granicę przeanalizowałem i to też jakby myślę o zagranicy. Wiesz co, przez chwilę myślałem o Majorce, ale tam się nie opłaca kupować, tam się opłaca wynajmować, to ciekawe. Natomiast myślę, żeby kupić Łódź, bo jak się kupi dobrze Łódź znowu,
czyli ze Stanów, z jakimś defektem, naprawi się, naprawdę możesz kupić wóz za pół ceny. Możesz też wynajmować, możesz nie mieszkać, są różne opcje. Trzeba mieć jeszcze wodę gdzieś blisko wiary. No, ale to marina kosztuje 4000 euro kosztuje rocznie i masz ten parking i łazienki. Ale mówię o tym, że trzeba mieć dostęp do wody, tak? No oczywiście. Tak. Że w miarę blisko, a nie jedziesz tam 1000 km, żeby... Zależy, bo jeżeli masz samolot teraz, to na Majorkę możesz polecieć, a możesz dać komuś, żeby ty się zdenerwował. Ty mówisz o łodzi za granicą, tak? A nie za granicą. W Polsce. Tak. Łodzi, żeby kupić łódź i dać ją za granicę. A z takich tematów, które chciałbym się wdrożyć, może potem pogadamy, to mi coś podpowiesz. Turcja się wydaje tanim rynkiem na nieruchomości. Bułgaria się wydaje takim rynkiem, tylko już jest zupełnie inna niż Turcja. No więc co, ja inwestuję w takie rzeczy, jak powiedziałem. Tam jeszcze się... My dużo inwestujemy w firmy, w nowe projekty i tam jest... Jednak jak człowiek ma pomysł, to i może zareagować na obowiązki, żeby to nie obciążało, to najwięcej ci kasy robi firma. Czy tak jak ty, no, robisz sobie dużo w nieruchomościach, to wiesz, że w te twoje nieruchomości jak zainwestujesz, to jest jakby twoja praca. Tak, ale ja traktuję nieruchomości raz jako towar obrotowy, jako coś, ale mam w tym towarze mniej pieniędzy niż w aktywach, które zainwestowałem i są moją lokatą. Jasne. I teraz to, co mi powiedział Kuba ostatnio, Midel, to jest też taka rada dla ciebie, że on miał dużą firmę, pakało w nią pieniądze, w reklamę, w rozwój, w pracowników, w infrastrukturę, ale nagle się biznes skończył i wszystko, co wpakował, było już nic nie warte. Topniało, jasne. A to, że kupił tam ileś mieszkań tam akurat na dźwigni, a teraz wtedy jakby wiedział, to by kupił dużo więcej. Czyli wniosek jest taki, że pakować w firmę, ale z umiarem, ale jak się zdobył dobre czasy, to jak w tej książce, tak, to zjadł mój ser. Czyli jakby jak są dobre czasy, to akumulować i rozwijać, a nie pakować 100% właśnie w rozwoju firmy. To, my też pakujemy w różne firmy, więc to też jest dywersyfikacja pewnego rodzaju. Tak, ale aktywa trwałe, takie jak złoto czy nieruchomości, one zawsze będą, a te wszystkie firmy, nawet jak dywersyfikujesz, one mogą przestać działać, żreć, bo zmieni się prawo, zmieni się rynek. Tak. Nieruchomości też mają swoje wizje zagrożeń. Oczywiście to wszyscy o tym gadają, że może katastralny, może trendy, może stopy się zmienią, więc ludzie zaczną bankrutować i będzie większa podaż niż... No ale to jest tak, że ja znam te wszystkie obiekcje. Ja jestem zapakowany w nieruchomości na 90% majątku i jakby ja czuję, że jeszcze jest potencjał do wzrostu spory. Katastralny, żadnego rynku nie wywrócił, a są w większości krajów katastralne podatki. Czyli jakby rynek się nie zmienił poza rentowności najmu, oczywiście, która spadła i dalej rynek istnieje i dalej są wysokie ceny. Jakie było drugie zagrożenie? Stopy, tak? Że ludzie. No i teraz jak sobie spojrzymy, ile osób jest zapakowanych w kredyty po korek, to tak naprawdę większość ludzi kupuje, czy połowa kupuje za gotówkę, połowa za kredyt, a ci z tej drugiej połowy większość ludzi będzie stać na obsługę wyższych rat. Czyli, nie wiem, może 5-10% maksymalnie może mieć problem ze spłatą i to jest tak naprawdę kilka procent rynku. A z tych kilku procent, ile trafi na licytację, ile trafi na aukcję, to będzie to naprawdę promil. I ja tutaj myślałem, że będzie dużo okazji, tak się spodziewałem, że jak wjeżdżała koronka, to spodziewałem się, że to będzie wysyp, ale się rozczarowałem mocno, bo nic się nie wydarzyło i dalej się nie spodziewam, żeby, jak się patrzy na strukturę kredytu i strukturę tego wszystkiego, to niestety, ale nie zarobimy na tym. Jasne. Wiesz co, no to ja życzę, wiesz, ja rynkowi nieruchomości życzę najlepiej, bo to przecież na rynku nieruchomości się opiera bardzo duże organik gospodarki. Tak mówię, ja się przyglądam, tak trochę wchodzę, myślę też o zagranicy, bo bardziej mi kręci, żeby dywersyfikować to. Można by skręcić w prawo. Dywersyfikować sobie to też bardziej tak globalnie niż tylko mieć wszystko w jednym koszyku, tak. W sensie geograficznie. To ja też uważam, że nie można być pod jednym reżimem tutaj. Dubaj też jest ciekawy pod tym kątem. No zobaczymy. Ale jest fajny wywiad z gościem w Dubaju. Widziałem nawet cały ten film, też to było ciekawe, ale wcześniej o Dubaju troszkę dawno się rozmawialiśmy chyba o Egipcie. O Egipcie. Dubaj z kolei ma taką własność, nazwijmy to, że cała ziemia jest szejka, a ty masz coś na zasadzie użytkowania wieczystego. I Dubaj mi się jakby jest rynkiem, który jest mega tanie ma nieruchomości w stosunku do dochodów, czyli jest niedoszacowany. Tak. Natomiast tam podaż jest kreowany przez
przez szejka. I teraz oni dzisiaj ograniczyli ilość budowy po to, żeby ceny nie spadały, bo jak jest duża podaż, mały popyt, to ceny po prostu zjeżdżają w dół cały czas, a oni nabudowali za dużo i no, u nas ten popyt i podaż jest kreowana dosyć naturalnie, czyli no nie ma działek, nie ma pozwolenia, budowy są bardzo długo robione. Ludzie mają stanie na nieruchomości i one rosną naturalnie dlatego, a nie na zasadzie takim, że ktoś dopompował miliardy nabudował, a później się okazało, że ludzie nie mogą tam jeździć i to jest wszystko taka trochę wydmuszka na pustyni. I jakby życzę Dubajowi jak najlepiej, natomiast własność nie jest własna, tylko jest wszystko własnością szejka, a ty jesteś tylko pewnym rodzaju użytkownikiem wieczystym tych nieruchomości. A dwa, że właśnie jest od decyzji szejka zależy, jakie będą ceny, jak będzie kreowany popyt i podaż. No niestety tak jest. Oni walczą z popytem, ale tu nie mogą nic zrobić, bo popytu się nie da wskrzesić. Mogą tylko kontrolować podaż. Jasne. Jak będą kontrolowali, nie mam pojęcia i nie chcę być zależny od czyjejś kontroli. Wiem, że u nas w miarę ta podaż jest w miarę wolna, czyli jakby są bariery podażowe, ale no rządzący nie robią tego celowo, tylko po prostu są nieporadni. Nie potrafią tej podaży zwiększyć, a może by chcieli nawet. Wtedy rynek by się ustabilizował. No tak. Więc Dubaj ja uważam, że jakby dla prestiżu spoko. Tak. No to spoko, to wiesz, ja i tak myślałem o tym bardziej pod kątem przyszłego roku, być może, także ja jeszcze mam czas na to, żeby sobie tam przychmienić. Dla mnie destynacja zagraniczna ma przede wszystkim nie tyle dużo zarabiać, tylko ma bezpiecznie lokować kapitał, a dla mnie dwa kraje, które są rozsądne, to jest Szwajcaria i Wielka Brytania, a Szwajcaria jest za droga, uważam, bo tam, żeby kupić jakąkolwiek ruinę 50-metrową, tak, trzeba zapłacić 1 000 000 franków, to jest 4 miliony złotych, to jest w ogóle duży jak za jeden ticket, tak jakby tak. Za jeden unit, ale z kolei w Wielkiej Brytanii na północy masz ceny porównywalne jak w Polsce, dochody masz wysokie, kupisz w dużym mieście jakiś segment, na przykład jakiś taki, to on będzie pracował, będzie wynajmowany, bo tam jest długoletnia historia i taka tradycja zarządzania majątkiem i jakby pilnowania majątku. Czyli tam ci nikt nie będzie, tam się prawo nie zmienia jak u nas w Polsce co pół roku. To jest większa stabilność. Większa stabilność i większe bezpieczeństwo, że jakby oni tą własność majątkową od setek lat jakby hołdują, tak? Czyli tam własność jest święta i mniejsze ryzyko, że ci nagle ktoś zabierze tą własność. Więc jakby pod tym kątem tam można by było zaparkować majątek i go mieć. Pozostają tylko problemy pod tytułem podatek dochodowy, podwójne opodatkowanie, nawet jak się tam ma spółce LTD, więc jakby są to tematy, których jeszcze nie rozwiązałem, ale no myślę nad nimi i pracuję. Więc ja bym tak jakby sugerował takie destynacje. A z kolei Londyn, tam masz za 50 tysięcy, to jest w ogóle Londyn, tak, Londyn to jest w ogóle pompa, taka bańka przez ludzi, którzy mają za dużo pieniędzy, którzy mają pieniądze z różnych źródeł, czyli tam Chińczycy albo ruskie mafie, które tam piorą pieniądze po prostu i pakują w co się tylko da, żeby upakować aktywa trwałe, bo tam jakby ich lokalne rządy nie bardzo mogą zrobić nic z tym majątkiem. Także tak. Dlatego Londyn jest napompowany, ale peryferie, nie wiem, albo północ kraju jest takim normalnym rynkiem, powiedziałbym, takim stabilnym i jest odniesienie do płac, jest odniesienie do całości, a nie ma pompy, tak. A Hiszpania byłem, widziałem, poznałem rynek i nie, ze względu na to, bo znaczy fajnie mieć tam apartament na zasadzie takiej, żeby mieć, ale posiadanie apartamentu jest pewnym zobowiązaniem, czyli musisz o niego dbać, ktoś ci musi zarządzać i łatwiej ci to zrobić w Polsce niż tam, ale dwa, że Hiszpania jest krajem trochę socjalistycznym i może jest coś takiego jak okupa, czyli masz coś takiego, że mogą ci wjechać czarni na przykład, okupować twoje, wjechać po prostu, wybić szybę, wejść do mieszkania i mieszkać, jak jest puste i nic nie możesz bardzo zrobić, czyli nie ma przepisów, które eksmitują tych okupantów stamtąd. I nawet sam rząd mówi, że spoko, że ich sobie będą i broni ich, jakby nie ma przepisów, jest wiele ciężej niż w Polsce kogoś wyrzucić stamtąd, czyli to jest jedna sprawa. Bariera wejścia, czyli płacisz podatek na wejście, u nas jest PTC 2%, a tam się płaci 7-10% w zależności od tam, od miasta. Czyli trzeba wywalić tam 10, może 12% kosztów operacyjnych zakupu. Podatki są podobne, rentowność jest niższa
i jako dywersyfikację niekoniecznie, ale jako, nazwijmy to, taki kaprys, fanaberia, no to generalnie spoko. I ja chciałem kupić na Teneryfie, negocjowałem, byłem akurat w styczniu tego roku, negocjowałem ten zakup, złożyłem parę ofert, niestety były zbyt niskie i żadna oferta nie została przyjęta, nie kupiłem. Zbyt polskie oferty. Nie, po prostu ja kupuję tylko wtedy, kiedy zarabiam, czyli kupuję i poniżej ceny. I wczoraj mi jeden człowiek powiedział, że jedną rzecz ode mnie wziął z mojego kanału, czy z książki, już nie pamiętam, że on kupuje tylko wtedy, i to zmieniło jego życie, kupuje tylko wtedy, kiedy jest pewny, że zarabia pieniądze, kiedy jest pewny, że ma zysk, tak, że ma zysk, tak? I to zmieniło jego życie w ogóle, tak? Okej, to słuchaj, Kacper, wiadomo, się bardzo fajnie rozmawiało. Dosyć długo zapomniałem, że są kamery. Długi materiał, także dziękuję Ci serdecznie. Ja się na koniec przyjrzę. Reklama wylatuje, 138, tak. Technik na zwiększenie kasy w Twojej firmie. To Ci rzucam też do Montego. Dziękuję. To jest książka, którą napisałeś razem z Karolem. Z Karolem z Twojego miasta, z Lublina. Tak. Super, dzięki wielkie. Dzięki w takim razie. Tak. No i do kolejnego w takim razie. Do kolejnego, hej. Dzięki.